Witam ponownie! Jak tam dzisiejsze wykopaliska? No, witajcie. Przyszedł do mnie taki sobie sprzęcik Grunt FX Model 100. No, dzisiaj przedstawię ten wykrywacz. No, kupiłem go okazyjnie, ale nie zagości zbyt długo. Mam zamiar go sprzedać. No, popiskuję trochę, no bo dzisiaj chciałem sobie przeprowadzić testy zasięgu. Testy są będą robione w domu, a są zakłócenia, dlatego się wzbudza. No cóż, tak to wygląda. Wszystko. Elektronika. Zaraz spróbuję pokazać. No, tak wygląda menu. A co tu mamy? Wejście słuchawkowe, z tyłu jest pudełko na baterię. Włączanie. Strzałki od menu, setting, ustawienia, enter. No i co tu mamy? Settingi w ustawieniach, czyli wchodzimy do ustawień. No możemy czułość sobie zmniejszyć, zwiększyć. Przejść tu możemy jeszcze sobie ustawić głośność. No i co tu jeszcze mamy dostępnego w ustawieniach w menu? Dyskryminacja, sobie możemy wyciąć, zależnie co nam jest niepotrzebne, to wtedy nie będzie nie będzie sygnalizować i tak dalej. No co tu jeszcze, więcej w ustawieniach jest jeszcze NOT, czyli dyskryminacja. Programy dyskryminacji. No, są trzy programy: Allmetal, Monety i Everly, to są, czyli coś, pierścionki, no, biżuteria, coś takiego. No, wskaźnik baterii. No, tak to mniej więcej wszystko wygląda. Niezbyt skomplikowany sprzęt. No, kiedyś oglądałem już też porównania wedle Garretta. No, trochę ten sprzęt wypada lepiej niż Garrett. No, zaraz robię testy na monetkach. Ustawię dyskryminację. Wytnę tylko żelazo. A reszta zostaje. No dobra, zwiększę czułość na maksa. To się zobaczy, jak to będzie pracować. No, maksymalnie z 8. Ustawienie głośności 4. No dobra. Zaraz przetestuję i zobaczymy, jak to będzie. No, kilka takich monetek naszykowałem. Nie brałem tam nie wiadomo jakich, takie jakie miałem tam pod ręką. No co tu mamy? 2 grosze aluminiowe. Takie małe. No mówię, trochę się wykrywa zbudza, bo są zakłócenia. Dobra, spróbuję to ująć. No, około 20 cm na 2 grosze z PRL-u. No, teraz jeden Fenik pruski. No tak 21 cm, nie będę tam zasięgów zawyżał, tylko
tylko tak, żeby był wyraźny sygnał. O, 50 groszy międzywojenne. Zobaczymy. No, 23 cm. 2 złote z PRL-u. Takie większe wziąłem. A 25 cm. Jeden srebrny grosz. No, nie wiem, czy będzie widać. No dobra, zobaczymy. No tak, 22 centymetry. Co tu jeszcze mam? Trzy pruskie feningi. No też tak, 23-4 cm i 2 franki, zaraz zobaczymy. No tak 28-9 cm. O, tutaj wziąłem jeszcze śrubokręt, że dyskryminacja działa. Jak widać. No dobra, jeszcze przełączę na tryb Almetal i zaraz spróbujemy zrobić zasięg na Almetalu. No dobra, ja wracam. Tryb Almetal. Śrubokręt pokazuje. Dobra, 2 grosze. A, coś tam z 1 cm więcej pokazuje. Jeden fening. A tak z 22-3 cm jest trochę więcej. Około 2 cm. No, jeden srebrny grosz. No, takie 23 też niż centymetry będzie. No, też tam trochę jest lepiej. 3 feningi. No, tak 24 cm, też jest lepiej. 2 złote z PRL-u. No, tak 26-7 cm, 50 groszy międzywojenne. A 24-5 cm. Mówię, strasznie się wzbudza, bo zrobione w pokoju. No i dobra, teraz jeszcze 2 franki. No tak 30-31 cm, a trochę większe zasięgi są tam, no niewiele. No dobra, no tak to się wszystko prezentuje. O, zasięgi zrobione. No jeszcze zrobię Iron Maska, żeby pokazać, czy to ma jakieś w ogóle maskowanie, czy jaką tą separację ma ten sprzęt. No dobra.